powiedziałam Wam w jednym z odcinków w ubiegłym tygodniu, że na kanale będzie troszeczkę zmian dotyczących właśnie cyklu śniadaniowego i rzeczywiście będzie. Chciałam, żeby ten cykl był troszeczkę bardziej usystematyzowany i też chciałam Was przy okazji nieco zmusić do tego, żebyście zaczęli korzystać ze wszystkich materiałów, które są na mojej stronie. Tak. I dlatego we wtorki będzie cykl biznesowy. Słownictwo związane z takim bardziej business English, takim bardziej też językiem formalnym. Ogólnie określam to jako business English, ale właśnie takie bardziej formalne słownictwo. Dzisiaj porozmawiamy o słownictwie, czy porozmawiamy. Nie będziemy o tym rozmawiać, bo nie będę dla Was robić odcinka, w którym będę Wam 30 czy 20 słówek związanych z danym tematem po prostu przedstawiać, bo to nie o to chodzi. Śniadania dalej mają być krótkie i zwięzłe, ale to całe słownictwo znajdziecie na mojej stronie. Znajdziecie również transkrypcję, wyjaśnienia tych słówek, przykłady zdań i tak dalej, więc tam Was zapraszam. Zawsze na dole będzie link. A dzisiaj jednym z tych słówek, które właśnie tam w tym spisie znajdziecie i taką wersją dla leniwych, czyli tych, którzy chcą tylko poprzestać na śniadaniu, jest słówko counterpart. Counterpart to jest w negocjacjach osoba, z którą negocjujemy. Nasz taki odpowiednik. To w ogóle w języku takim biznesowym jest taki odpowiednik. Osoba, która jest na tym samym stanowisku i na przykład prowadzimy z nią dyskusję. Możemy powiedzieć stanie, że minister oświaty rozmawiał ze swoim odpowiednikiem, ze swoim francuskim odpowiednikiem, tak? I właśnie ten odpowiednik to będzie counterpart. Tak samo osoba, która siedzi z nami i z nami negocjuje, jest tą osobą na tym samym jakby poziomie, o tych samych na przykład nie kwalifikacjach, tylko to inne słowo, uprawnieniach do tych negocjacji, do prowadzenia tych negocjacji, to będzie właśnie nasz counterpart. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą sobie to biznesowe słownictwo bardziej przyswajać na stronę, link jest podany, tam znajdziecie dodatkowe materiały. No i co? Insta, Facebook, kursy, strona. Klikajcie. Do zobaczenia już jutro. Cześć!